A bysiu patrzy, bysiu, bysiu, bysiu. No i chyba to jest mój byk, Ali. Zaczarowana była Jurka gitara, a może on jej pół serca swego dał. Wykraje was, po prostu wykraje, wykosze. A ja się nie boję pokrzywy, ta pokrzywa to bajeczka. Ta. Bardzo, bardzo fajnie, tak wiecie? Polecam internautów. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Taki był kot, przywiozła go wnuszka, był pół dziki. Nazwały go dzieci Misiu. No i się oswoił, fajny kot. To trzeba gumole ubrać, bo tam na oborniku się kosi. No nic, gimnastyka jest, ale to trzeba temu wszystkiemu sprostać. Dobra, no niestety. Ja dziś kiepsko spałem. Śnił mi się ten migomat nieszczęsny. Kurwa, naprawdę śniło mi się, że coś tam kombinuje spawać. Oj, 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 trudna sprawa. Trudna. Naprawdę trudna. Bo to drut cienki. Trzeba z tą luską przy samym metalu, no trzeba poćwiczyć po prostu. No każe się uczyć. No niestety, trzeba iść do pierwszej klasy. Nie, ja w ogóle w pierwszej klasie nie wiem, czy ja w ogóle do pierwszej by mnie przyjęli. Może do zerówki? Tak, w szkole. Moment, tu gdzieś mam ten, do ostrzenia kosy. O, dobra. Dobra jest. Możemy iść. Chwasty na pryzmie obornika, nie mogą one tu być. A Bysiu patrzy, Bysiu, Bysiu, Bysiu. Bysiu, 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 Bysiu. Bysiu, Bysiu. I tu trochę podetniemy. Od dołu. Od dołu. A to cała wiecha. A to się kołysze. Żeby się nie rozsiewały. Ja je wezmę widłami i rzucę je pod obornik i przywalę obornikiem i obornik je spali. Spali te nasienie po prostu, bo ono zakopane w ziemi to żyje. Lebioda i to cholerstwo jak to jest tak zwana komosa, czyli my na to mówimy dzikie proso. O, to jest komosa. To się tak sieje, to niby przez bydło jest zjadliwe, ale jak rośnie na próżnię, to bydło nie chce tego zgryzać, zresztą bydło na próżnię nie wchodzi, bo mu grzęzło. Dlatego nie wchodzi na próżnię. Po prostu, to jest komosa. Ja ją walę widłami, tam jest dół, za tą górką i się przywali świeżym obornikiem. Obornik to po prostu, jak obornik się przepala, to jest bardzo duża temperatura i on po prostu unicestwi to, spali te nasienie. Nie będzie miało szans, jak to się mówi, rozsiewania się. No i brzydko to wygląda, plazma, pryzma zarośnięta, jakby jakiś był ostatni hultaj. Pod słońcem ostatni hultaj. O, jaka twarda. Niech cię trafi szlak.
Twarda jak... No mam ją. Wyrwałem z korzeniami. Bysiu! Byśku! Byśku! Bysiaczku, robi siku. No ptaszki nie wyniosą, tak? A buszowałeś, bo łeb masz w ziemi. Buszowałeś! W łobuzie. Teraz można przejść tam. Wwalę je tam w ten dół i przywalę świeżym obornikiem. Po prostu taki będzie ich finał. Taki będzie finał tych chwastów. Komosa i lebioda. To jest na przykład lebioda. Lebioda. Też chwast, który bardzo lubi obornik, gnojówkę. Ale o lebiodzie jest takie coś, że ludzie w czasie wojny, nawet po wojnie, jedli to jako sałatę. Naprawdę. Gotowano na niej jakąś z kaszą lebiodę. I cóż, opowiadał dla mnie człowiek, który przeżył wojnę i mówił właśnie, że był na... Z takim spotkał się człowiekiem, który był u ruskich w obozie w czasie wojny, w takim obozie karnym. Bo był podejrzewany tam o działalność za K, coś takiego. Nic mu nie udowodnili, ale zesłali go do obozu pracy na jakąś wyspę na terytorium, która leżała na terytorium gdzieś na wodach Rosji. I oni tam mieli takie zadanie, że na tej wyspie zbijali skrzynki do amunicji dla radzieckiej armii. Żywili ich tam, wiadomo, bardzo marnie. Tam były marne porcje chleba, jakaś byle jaka kasza, ziemniak. Jak się trafił, to tam był jakiś pojedynczy żoł, dla każdego jeden. To był rarytas. I dogadali się z tymi ruskimi, którzy przywozili dla nich prowiant na tą wyspę, żeby w czasie letnim, żeby przywozili im lebiodę. Bo brakowało im witamin strasznie. I jedli to, uważali to nawet za, oj, czekali na tę lebiodę. Bo tamto mieli śledzie, kaszę, jakąś podłą i, no i czarny chleb. I to w ograniczonych porcjach. To jeszcze raz powtórzę, że lebioda to była sałata i rarytas. Ten człowiek jest u nas na cmentarzu pochowany. Znam z nazwiska. No także to czasy były takie naprawdę. A po wojnie, powojenna bieda, no też. Lebioda podobno jest smaczna. No tu nie będę jej smakował, bo ona rośnie na pryzmie obornika, jest przeazotowana, wiadomo. Ale taka z pola jest małagodny smak. Coś do sałaty podobna jest. Także dzieje wojny były bardzo takie smutne. Ludzie wszystko jedli. Opowiadał dla mnie z kolei człowiek, który był zesłany na Syberię. Że mówi, też tam było bardzo ciężko z żywnością i w ogóle. Akurat on tam, gdzie on pracował, pracował w kopalni w ogóle, w kopalni węgla. I akurat jemu tak się trafiło, że on tam był pomocnikiem kowala. Kowal ten to tam odkuwał, ościł, przekuwał oskary, kilofy dla górników. No a ten człowiek, który właśnie mi to opowiadał, to był pomocnikiem kowala i właśnie mówił, że oni tam byli z daleka od jakiejkolwiek wody. Bo wiadomo, na Syberii rzeki są bardzo rybne. Także ludzie, którzy byli zesłani w pobliżu gdzieś i mieszkali, zamieszkiwali gdzieś
znaczy byli osadzeni gdzieś w pobliżu jakiejś większej wody, to nie mieli specjalnie głodu, bo tam było masę ryby, mogli sobie rybę złapać i zjeść. Natomiast on daleko był na tej kopalni, daleko od wody, to byli głodowali strasznie. Jak w godzinach wolnych od pracy udało mu się z procy ustrzelić szpaka, to mama jego, tego szpaka oczywiście obierała, jak to się mówi, parzyła z piór i gotowała z niego rosół. Każda kostka była zmiażdżona w moździerzu i zjedzona. Tak ludziom się chciało, no wiadomo, no można sobie wyobrazić, ile można było z takiego szpaka ugotować rosołu, jaki to był rosół. Cieniutki rosół to był, no ale... Także powiedział mi, że po prostu głodu to pocierpiał. Znam tych opowiadań, bo wiadomo, jestem... Ci ludzie, którzy mi to opowiadali, to byli ludzie z pokolenia moich rodziców. Tak, już nie żyją. No ale te w głowie te opowiadania dla mnie zostały. No. Ja szanuję chleb, bo po prostu chleb to jest ciężka praca. Opowiadał dla mnie jeden znajomy tu z okolicy. On mieszka akurat, mieszka w Olsztynie. I jak widzi, że ile ludzie wyrzucają w miastach chleba do śmietników, to powiedział, chleb u nas jest stanowczo za tani. Powinien chleb być droższy, wtedy ludzie bardziej by szanowali chleb. Tak jak przytoczę to opowiadanie tego człowieka tam z tej okolicznej wsi, co to powiedział, nieważne jaki ten chleb jest, czy świeży, czy może być bardzo czerstwy, aby on, ważne, żeby on był. Bo on szanował chleb. To jest jak zdrowie. Ten tylko się dowie, kto je stracił. A kto je ma, to podobno nie szanuje zdrowia. Tak. Tak samo ze wszystkim. Z chlebem, ze wszystkim. Kto go ma do... No ja akurat mam. No i no jestem jakiś trochę... Może nie oszczędzam się w robocie, ale... No... Nie paliło się papierochów. Nie nadużywało się alkoholu. No także jakieś tam zdrowie jeszcze we mnie się telepie. Jeszcze się telepie. I muszę za to, jak to się podziękować tylko Panu Bogu, że jeszcze trochę mam tego zdrowia. Trochę. Pryzma obornika to nie ziemia, jest tam nierówno, jest, no, podcina się. Co się daje, to się podcina. A z drugiej strony obornik tam specjalnie kosy nie tępi. Tu jeszcze podetniemy, o. Dobra. Idziemy na murek. Listy dostałem. Listy. Oj. Aż 3. O. No ciekawy jestem. Cóż tam piszą moi fani? Co oni tam piszą? No cóż, zaczniemy od tego. Jakiś tu jest wielki, o kurde. Cóż tu jest? Oj. No będziemy czytać. Tu przysało jakieś dziecko. No i chyba to jest mój byk? Ali. Tu przysało jakieś dziecko. Szanowny panie Ronku, bardzo lubię pana filmy, pozdrawiam. Jaś, mam 7 lat. No dziękuję bardzo, Jasiu. Ładnie narysowałeś mojego Alego. Piękny, co za piękny byk. O, jaki groźny. No dziękuję ci, Jasiu. Pozdrawiam, Jasiu.
Widać, dziecko się starało, narysowało i byka, i motyle. I motyle tu są. I byka, wokoło są motyle. No, oj, nawet jest Romek Zaklinacz tutaj jest. Tu jest Romek Zaklinacz. A jaki mocny, ojej, to trochę za mocny jak w stosunku do mnie. No ciekawy obrazek, ciekawy. No tak. Też jakieś dziecko pisało. I obrazek jest. Ali uparty. Dzień dobry, panie Romualdzie Rubinowicz. Jestem Aleks i chcę panu powiedzieć, że jest pan moją inspiracją do życia. Uwielbiam oglądać pana filmy. Są bardzo imponujące. Mam nadzieję, że ty to przeczytasz, Romku. Życzę ci zdrowia, szczęścia i żebyś wiecznie żył jak twój byk. Aleksander, podpisane. Aleksander K. No pięknie. Pięknie. Co jest dla pana inspiracją do życia? Moją inspiracją jest uczciwa praca i wiara. No trzeba wierzyć, że to co się robi, to się robi dobrze. No teraz jeszcze spotykają ludzie mnie i mówią tacy, którzy nawet mnie nie znają i mówią, chociaż pan nas nie zna, ale my pana znamy, panie Romku, trzymać tak dalej. I pokazują tak, trzymać tak dalej, no to wiadomo. Życzą mi wszystkiego dobrego, wiadomo. Nie, to już nawet bez byka, w mieście jak jestem, to w mieście często jest, że na ulicy nawet, o, dzień dobry panie. Romku, od razu pan mnie nie zna, ale my pana oglądamy i tak trzymać dalej. Krótki temat. Ojej. Boże, napisało dziecko 5-letnie. Już tu od razu założyłem, mam 5 lat. Nawet nie czytałem listu, tylko tu jest, mam 5 lat. Dzień dobry panie Romku. Mam na imię Mateusz i mam 5 lat. Któregoś dnia mój dziadek oglądał pana filmiki, a ja akurat do niego przyszedłem i mi się spodobały. Teraz najczęściej oglądam pana odcinki, chciałbym kiedyś pana odwiedzić i na żywo zobaczyć Alego. Ładnie napisane. Wieczorem po kąpieli idę do mojego dziadka i chcę, żeby załączył mi filmiki z panem i Alim. Najbardziej mi się podoba, jak pan jeździ na byku. No i podpisane jest 5 maj 2024 rok, Saniki. No dziękuję Mateuszu, dziękuję. Pozdrawiam mały Mateuszu, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, napisałeś piękny list, no. Ali jest tam, poszedł, Ali był na widoku, ale poszedł. Bo dzisiaj Ali czeka, gości mamy mieć. I Ali tu jest, dlatego jest tu Ali przy budynkach, bo goście chcą zobaczyć Alego właśnie, tak jak ty. No jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Przeważnie piszą dzieci. No, ale dobrze, bo zauważyłem, że podoba się to dzieciom. I nawet 90-letnim dziadkom i babciom. Za co też dziękuję. Cóż, gdybym nie jeździł na byku, to nie byłoby filmów. Taka jest prawda. No niestety, to nie moja zasługa, drodzy internauci. Ja tu jestem o taki, że ta zasługa jest Alego. O, jest i Ali na widoku, ale odpoczywa. A my jeszcze przytniemy trochę chwastów. Nawet Strongeno będzie wesele, jak będę wywozić. A tu będzie, o, pryzemka.
taczuszko po deseczce, myk, 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 w gumowikach, a na tarce furka obornika. O, jaka cholera. Nic, ja ci lepszytnę. Ja ci lepszytnę. Zaczarowana była Jurka gitara. A może on jej pół serca swego dał. I chociaż tak odrapana i stara, we wszystkich portach, gdzie on na niej grał, razem z Jurkiem po morzach pływała. A może on jej pół serca swego dał. I chociaż tak odrapana i stara, we wszystkich portach, gdzie on na niej grał. Taką piosenkę znam. Ściąć im łby, żeby nie rosły pokrzywiska wstrętne. A ja wam dam, czadu. Wykraję was, po prostu wykraję, wykoszę. Cholera, tu przy murze kosa nie bierze. A ja się nie boję pokrzywy tam. Pokrzywa to bajeczka tam. To bułeczka ze świeżym masłem. Taka pokrzywa to bułeczka ze świeżym masłem. To bardzo dobrze jest tako. Bardzo, bardzo fajnie, tak wiecie? Polecam internautom. Dobra rehabilitacja. Świetna, tak pokrzywo się, wiecie. Ach, jak to fajnie. A jeszcze tego, bo po co on tu sterczy? O, tak? Dobra, cacusi. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpera Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.